Pochylmy głowy i zacznijmy modlitwą. Panie Boże, dziękuję Ci, że pozwoliłeś, abyśmy tutaj mogli się zebrać i wysłuchać tego, co masz nam do powiedzenia. Proszę, spraw, aby myśli nasze nie uciekały poza to, co chcesz przekazać. I spraw, aby nasze serca nakłoniły się ku Twojemu Słowu. Aby to serce zapanowało nad naszymi uczynkami, nad naszymi myślami i aby spodobało się Tobie. Amen. Mówiłem, że na początku miałem tremę, ale Adam stanął na wysokości zadania i jak podszedł do mnie, to odczułem znowu tremę, bo mi powiedział, że będzie tu na żywo, nie? Jak pytał o nagranie, no ale zażartował na szczęście, także już jestem spokojny. Natomiast słuchajcie, były pewne zawirowania, jeśli chodzi o to kazanie, temat kazania, więc początkowo kazanie miało mieć taki kontrowersyjny tytuł i być troszeczkę w innym klimacie, a tytuł miał brzmieć Chrześcijanin to nie człowiek, ale tego kazania dzisiaj nie będzie. Dzisiaj będzie trochę inne. Dzisiaj będzie kazanie pod tytułem Szczere serce. I słuchajcie, nie wiem, co rozumiecie pod pojęciem szczere serce, jak to się objawia, jak się u was objawia, jak to widzicie u innych ludzi, ale dopiero co właśnie tutaj, jak stałem za Darkiem, żeby nie musiał mnie z daleka zapraszać, to przypomniała mi się taka jedna sytuacja, którą myśmy mieli akurat razem z Jolą, kiedy trzeba było pomalować dom, no i szukaliśmy jakiegoś malarza. Zaproponowali nam gościa, który, no powiedzmy sobie, po pewnych perypetiach życiowych, bardzo nieprzyjemnych, ale no załamał się i popadł w pijaństwo i generalnie to zdolny był, dużo rzeczy wykonywał, a jego główną taką walutą było jedno piwko albo dwa piwka, nie? Zależy jaki duży tam. Więc jak myśmy zapytali się go, czy by pomalował dom, oczywiście się zgodził. Myśmy nie mówili o piwie, chociaż strasznie to przeżył w trakcie roboty, bo mówi tak daleko do sklepu. Ale słuchajcie, zaproponował tak niską stawkę, że nam się aż nieswojo zrobiło. Więc doszliśmy z żoną do wniosku, że i tak mu zapłacimy tyle, ile powinien dostać, tylko niech tą robotę wykona. W momencie, gdy skończył robotę i dostał te pieniądze i powiedzieliśmy, że nie możemy się zgodzić na tak niską stawkę i uważamy, że powinien zarobić więcej i dostał te pieniądze, na drugi dzień, słuchajcie, zjawił się z zabitą kurą. Ja nie mam żadnego problemu, jeśli chodzi o kurę wiejską, prawda, zabitą, nie? Natomiast Jola mało nie zemdlała. Ale słuchajcie, to był dar naprawdę szczerego serca. On jak wrócił do domu, jego mama się strasznie ucieszyła i pierwsze co zrobiła, to poleciała do tego kurnika zabić tą kurę, którą nam później dała, ale on też po prostu przyjechał trzeźwy i słuchajcie, niesamowicie się cieszył. Niesamowicie się cieszył. I no, powiem wam, że to był właśnie dar od jego matki, od niego, taki dar szczerego serca. Kiedy to się czuje, że jest to szczere. Ale to było z życia. Teraz przejdziemy do Słowa Bożego i chciałbym, abyście otworzyli sobie taki, ja to nazwałem Płacz Dawida, ale otwórzcie sobie Psalm 51 i przeczytajmy razem wersety od 11 do 19. Psalm 51, 11 do 19. Mamy?
Kto nie ma, niech się nie zgłasza. Słuchajcie, nazwałem to płacz Dawida, ale to jest właściwie taki krzyk płaczu. Tak ja to odbieram i pozwolę sobie to przeczytać. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi, zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Przestępców będę nauczał dróg Twoich i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie. Boże, Boże zbawienia mego, a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. Albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Słuchajcie, wiem, że ten psalm powstał po jego grzechu. Po jego grzechu, kiedy zabił Uriasza i przespał się z jego żoną Batszebą. Ale jak później będziemy czytać, to jest to wypomniane jako jedyne odstąpienie Dawida od ścieżek Bożych. Coś niesamowitego. I słuchajcie, ten krzyk Dawida o przebaczenie wypływał ze szczerego serca. To nie była chęć przypodobania się Bogu. To nie była obawa przed karą. To był krzyk, który mówił: ja wiem, że źle zrobiłem, że popadłem w odstępstwo. I błagam Cię, Boże, abyś mi przebaczył. Bo wiem, że możesz. Czy dużo było takich ludzi, którzy szli za Panem Bogiem? Pewnie. Pewnie, że było dużo. Biblia dużo ich podaje. Ci ludzie trafiali do Boga w różny sposób. Raz z powołania, raz ze słyszenia, raz z czynów, raz z napominania, bo ktoś im przedstawił, bo ktoś ich napomniał, bo sami do tego doszli, bo Duch Boży im to wskazał. I ci ludzie szli ścieżką Bożą i wielu z nich miało tą odwagę w sercu, żeby przeciwstawić się wszystkim innym. Najwięcej o tych ludziach jest powiedziane w Księgach Królewskich, no bo o tych mniejszych ludziach, mniej znaczących, że tak się wyrażę, to owszem, Biblia też wspomina, ale taki wzór, na który wszyscy patrzą, to są królowie. To są ludzie, którzy kierują ludem, którzy mają coś do powiedzenia, którzy ustanawiają prawo lub to prawo wykonują, lub przestrzegają prawa, lub to prawo naginają. Słuchajcie, w czasach obecnych dzieje się to, co było powiedziane, że ludzie będą wzajemnie do siebie źli. To, czym nas się otacza w chwili obecnej, to bardzo często przypomina mi taką mowę wężową. Kiedy ludzie, dbając o własny interes, zasłaniają się dobrem ogółu. Ale to można wyczuć. To można wyczuć. Natomiast przejdźmy do tych, którzy
odstąpili albo nie odstąpili od ścieżki Bożej. I otwórzmy sobie pierwszą królewską, 11 rozdział i wersety 6 po 10. Mnie łatwiej przychodzi, bo sobie przerzuciłem to na kartkę. Pierwsza królewska, 11, 6 po 10. Salomon przewijał się także tutaj no, parę razy w czasie lekcji i znowu o nim będzie słychać. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu jak Dawid, jego ojciec. Wtedy to założył Salomon święty gaj dla Kemosza, ohydnego bałwana Moabitów, na górze położonej na wschód od Jeruzalemu i dla Molocha, ohydnego bałwana Ammonitów. Podobnie uczynił dla wszystkich swoich cudzoziemskich żon, które paliły kadzidła i składały ofiary swoim bogom. Toteż Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił serce swoje od Pana, Boga Izraelskiego, który mu się dwukrotnie ukazał. I to mu szczególnie przykazał, aby nie poszedł za innymi bogami. Lecz on nie przestrzegał tego, co Pan przykazał. Słuchajcie, bardzo często jest tak, że ludzie zastanawiają się, nie wiem, w swojej pysze, czy w swojej zarozumiałości, czy w pokorze, bo nie jestem w stanie przeniknąć do serc ludzkich, tylko Bóg jest w stanie przeniknąć do serc ludzkich, ale zastanawiają się, jak ja, taki przykładny chrześcijanin, czemu Bóg mnie nie wspomaga i czemu mi się tak źle dzieje, a tamci mają tak dobrze. Salomon otrzymał to od Boga, o co prosił. Prosił o mądrość. Bóg dał mu więcej. Ale ta większość okazała się jego zgubą. Nie wiem. Być może ten werset, podobnie uczynił dla wszystkich swoich cudzoziemskich żon, jest ściśle związany z tą cieknącą rynną, żeby już się po prostu nie ciekła, nie? Tomasz, pal sobie tutaj te kadzidełka i takie inne rzeczy. Być może tak. Nie wiem. Jak to się mówi, dla świętego spokoju. Ale jak było naprawdę? Ciężko powiedzieć. Można się domyślać. Ale słuchajcie, bardzo często takie domysły wiodą na manowce. Dlatego na podstawie Biblii napisano wiele powieści, wiele opowiadań, wiele książek fantastyczno-naukowych, gdzie coś, czego nie można było zrozumieć, to sobie zinterpretowali po swojemu. Ale jeżeli nie pozwolisz myślom bujać w obłokach, i skupisz się na Słowie i będziesz wytrwale dążył, aby je poznać i poznasz Boga, to niemożliwą rzeczą jest, abyś zbłądził. Słuchajcie, z człowiekiem jest tak, że człowiek bardzo często, jeżeli czegoś się podejmuje, to stara się to spełnić. Ale jeżeli jest za dużo przeszkód, to często rezygnuje. Natomiast z Bogiem jest inaczej. Bóg, jeżeli obieca, to spełnia. Nie patrząc na to, że druga strona nie dochowuje wierności i postępuje wbrew temu, co na początku przysięgała. Ta sprawiedliwość Boża,
Ta wytrwałość jest niesamowita. Słuchajcie, w pierwszej królewskiej, rozdział 15, czyli troszeczkę dalej, i wersety 1 po 5 chciałbym, abyśmy przeczytali. Abijam objął władzę królewską nad Judą w 18 roku panowania Jeroboama, syna Nebata, a sprawował ją w Jeruzalemie 3 lata. Matka zaś jego nazywała się Maacha, a była żoną Abszaloma. Co źle? Była córką. O właśnie, no, czyli śledzicie, bardzo dobrze. Popełniał on wszystkie grzechy swojego ojca, które ten czynił przed nim, a jego serce nie było szczere, nie było szczerze oddane Bogu, Panu Bogu jego, jak serce Dawida, jego praojca. Nie był szczery, ale lecz przez wzgląd na Dawida pozwolił Pan świecić jego pochodni w Jeruzalemie, wzbudzając mu syna jako następcę i pozwalając ostać się Jeruzalemowi. Dawid bowiem czynił to, co prawe w oczach Pana, i przez całe swoje życie nie odstąpił od niczego, co on mu nakazał, wyjąwszy sprawę z Uriaszem Chetejczykiem. Przez wzgląd na Dawida. Bo Dawidowi obiecał. Obiecał też o wiele wcześniej, że będzie błogosławił pokoleniom tych, którzy się trzymają jego dróg. I to wypełnia. Popełniał on wszystkie grzechy swojego ojca. Ale przez wzgląd na Dawida Bóg go nie zniszczył. Nie dopuścił do tego, aby był zniszczony. Pierwsza Królewska 15 i wersety 11 do 14. Asa czynił to, co prawe w oczach Pana, tak jak Dawid, jego praojciec. Uprawiających nierząd kultowy wypędził z kraju i usunął wszystkie bałwany, które sporządzili jego ojcowie. Nawet Maachę, swoją babkę, pozbawił godności królowej matki za to, że kazała sporządzić obrzydliwego bałwana Astarty. Asa kazał zwalić obrzydliwego bałwana i spalić nad potokiem Kidron. Lecz świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte. Jednak serce Asy było szczere, oddane Panu przez całe jego życie. Co Asa uczynił? Po pierwsze, czynił to, co prawe w oczach Pana. A po drugie, pierwsza królewska to chyba jest parę tysięcy lat przed, jeśli nie parę tysięcy, to szmat czasu przed Jezusem i przed Jego słowami. Kto by cenił matkę, ojca, brata bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Asa pozbawił swoją babkę godności królowej za to, że wystąpiła przeciw Bogu, że chciała oddawać cześć obcym Bogom. Zrzucić kogoś z tak wysokiego stanowiska w momencie, gdy on sam jest królem i w momencie, gdy cała reszta narodu mogłaby go potępić? Trzeba bardzo kochać, żeby odważyć się na taki czyn. Lecz świątynki nie zostały usunięte. Druga Królewska, rozdział 12, wersety 1 po 4.
Joasz miał 7 lat, gdy objął władzę królewską. Objął zaś Joasz władzę królewską w 7 roku panowania Jehu, a panował w Jeruzalemie 40 lat. Matka jego nazywała się Sibia, a pochodziła z Berszeby. Joasz czynił to, co prawe w oczach Pana, przez całe swoje życie, ponieważ pouczał go kapłan Jehojada. Jednakże świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione. Lud w dalszym ciągu składał ofiary i spalał kadzidła na wzgórzach. Ale Bóg był wierny. Lud nie. W drugiej królewskiej, rozdział 15, 1 po 5. W 27 roku panowania Jeroboama, króla izraelskiego, objął władzę królewską Azariasz, syn Amasjasza, króla judzkiego. Miał 16 lat, gdy został królem, a panował w Jeruzalemie 52 lata. Matka jego nazywała się Jekolia, a pochodziła z Jeruzalemu. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak samo, jak jego ojciec Amasjasz. Jednak świątynki na wyżynach nie zostały zniesione i lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary i spalał kadzidła. Lecz Pan nawiedził króla trądem i był trędowaty aż do swojej śmierci, toteż mieszkał w domu odosobnionym, zaś Jotam, syn króla, sprawował zwierzchnictwo nad domem i sądził lud pospolity. Długie panowanie, 52 lata. Młody wiek, 16 lat. Szedł drogą pańską, ale nie odważył się zlikwidować świątynek. Więc lud dalej miał możliwość. Dalej szatan miał przystęp do ludu Bożego. Mógł go zwodzić. W drugiej królewskiej, też rozdział 15, wersety 32 po 35. W drugim roku panowania Pekacha, syna Remaliasza, króla izraelskiego, objął władzę królewską Jotam, syn Uzjasza, króla judzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 16 lat w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Jeruszam, a była córką Sadoka. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Uzjasz, jego ojciec. Jednak świątynki na wyżynach nie zostały zniesione i lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary i spalał kadzidła. On to zbudował górną bramę świątyni Pana. Czyli znowu idę ścieżką Bożą, ale nie mam odwagi pozbyć się wszystkiego, co obraża Boga. Nie mam odwagi. Albo czy bierzecie taką możliwość, że szatan zadał mu tyle różnych rzeczy, że mu to całkiem z głowy wyleciało? Tak go potrafił zająć, że po prostu odkładał to, odkładał, a później, a jeszcze nie dzisiaj, jutro. I w końcu kres życia, a szatan triumfuje. W drugiej królewskiej, 18 rozdział i wersety 1 po 7, czytamy. W trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, objął władzę królewską Hiskiasz, syn Achaza, króla judzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jeruzalemie.
Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach. Potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Na Panu, Bogu Izraela, polegał tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. Toteż Pan był z nim, wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. Zbuntował on się przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu poddaństwo. Król, który wreszcie zdecydował się obalić te bastiony bałwochwalstwa, do których lud uczęszczał, nawet zniszczył coś takiego, co generalnie stanowiło jakiś symbol działania Boga. Węża miedzianego. Ale wąż miedziany zatracił swoje znaczenie, gdyż szatan zrobił go bożkiem. Dla szatana nie ma nic świętego, słuchajcie. Ale to, co tutaj jest napisane, że był przywiązany do Pana i nie odstępował od Niego, a Pan był z Nim. Pan był z Nim, Pan Go nie opuścił. Pan trwał przy Nim i wszystko, co przedsięwziął, wiodło Mu się. Czy były tam takie sprawy, które Hiskiasz chciał zrealizować, a mu się nie powiodło? Biblia o tym nie wspomina. No ale jeżeli były to sprawy, które no nie bardzo się podobały Panu i nie chciał pomóc, czy mogło coś takiego być? Nie wiem, ale uważam, że nie. Bo jeżeli by tak było, to nie mogłoby być napisane, że był przywiązany do Pana i nie odstępował od Niego. Nie odstępował. Nie było kroku w bok. Radził się Pana i Pan mu odpowiadał, i Pan mu sprzyjał. W II Królewskiej, 22 rozdział i wersety 1 po 2. Jozjasz miał 8 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie 31 lat. Matka jego nazywała się Jedida, a była córką Adajasza z Boskat. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, kroczył we wszystkim drogą Dawida, swojego praojca, nie odstępując od niej ani w prawo, ani w lewo. No i dalej. Druga Kronik. 25 rozdział i wersety 1 po 4. Druga Kronik, 25, 1 do 4. Amasjasz miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 29 lat w Jeruzalemie. Jego matka miała na imię Jehoadan, a pochodziła z Jeruzalemu. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, jednak nie ze szczerego serca. Czyli co było nie tak? Co było nie tak?
nie był oddany Panu. Czyli można by wywnioskować, że on robił to na pokaz dla publiki. Zobaczcie, jaki ja pobożny jestem, jak ja idę drogą pańską. Ale serce było daleko od tego. Wykonywał słowo, ale go nie kochał. I czytamy dalej. Gdyż wszakże władza królewska umocniła się w jego ręku, kazał zabić tych ze swoich dostojników, którzy zabili króla jego ojca. Lecz ich synów nie kazał zabić, gdyż tak jest napisane w zakonie, w księdze mojżeszowej, gdzie Pan nakazał. Nie poniosą śmierci ojcowie za synów, ani synowie nie poniosą śmierci za ojców, lecz każdy za swój grzech śmierć poniesie. Czyli znał literę prawa, ale nie czuł ducha. Czyli robił wszystko to, co było nakazane, ale raczej tak z przyzwyczajenia, bo tak powinno być, ale nie przywiązywał do tego wagi. Nie kochał prawa. On je wykonywał. W drugiej Kronik, 26 rozdział, wersety 3-6. Uzjasz miał 16 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie 52 lata. Jego matka miała na imię Jekolita, a pochodziła z Jeruzalemu. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo jak jego ojciec Amasjasz. Szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej, a dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. Jak odwrócił się od Boga, to Bóg mu się nie narzucał. Uszanował jego wolę. Wolną wolę, którą każdy z nas otrzymał. Dopóki żył Zachariasz. Ile osób potrzebuje przewodnika? Kogoś, kto ich będzie utwierdzał w tym, że Bóg istnieje i że ma nieprzebrane zasoby miłości dla niego. Że chce mu pomóc i nie chce, aby on zginął. Dużo jest takich osób. Nie ma w tym polityki. Nie ma w tym polityki. W tym jest tylko miłość. Miłość i poszanowanie drugiego. W drugiej Kronik, 31 rozdział i wersety 20-21. Tak to urządził Hiskiasz w całej Judzie. Czynił on to, co dobre, prawe i sprawiedliwe przed Panem i jego Bogiem. W każde dzieło, którego się podjął, czy to w służbie dla świątyni Bożej, czy też zakonu i przykazań, aby szukano swego Boga, wkładał całe swoje serce, to też szczęściło mu się. Słuchajcie, kładłem nacisk na świątynkach, które nie zostały usunięte. Ale chciałbym, abyśmy przeprowadzili takie, no niektórzy może po raz kolejny, ale taką weryfikację tego, co posiadamy w swoim życiu i co nam zabiera czas. W jednym miejscu zwrócono się do mnie z prośbą, abym opowiedział i przekonał, czy ukazał jednej osobie, że to, że ona sobie zachowała medalik, krzyżyk i jakieś tam inne obrazki, tak zwane święte, nie jest w porządku.
Czyli świątynki u niej zostały. Co z tego, że była na każdym nabożeństwie? Co z tego, że czytała Biblię? Jak postępowała według takiego przysłowia dziwnego, Panu Bogu świece, a diabłu ogarek. Jak bardzo wasze serce, czy nasze serca są oddane Bogu, aby podjąć się wyczyszczenia swojego dotychczasowego życia. Usunięcia tego, co nam przeszkadza w tym, aby być przywiązanym do Pana i nie odstępować od Niego. Słuchajcie, jak czuł się Bóg w momencie, gdy podobnie jak wy się czujecie, gdy ofiarujecie całą swoją miłość jakiejś osobie i później okazuje się, że ta osoba jak najbardziej przyjmuje tą miłość, ale raczej tak z własnych pobudek takich samolubnych może. Ale to właśnie mówię takim językiem, żeby wszyscy mogli zrozumieć. No tak, Beata, no tak jest. No. Słuchajcie, czujecie wtedy rozgoryczenie, załamanie, ból w sercu. Czy Bóg jest inny? Znacie ten tekst, więc nie musicie go raczej szukać, ja go wam przeczytam. Druga Mojżeszowa, rozdział 20, wersety 2 po 5. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Słuchajcie, jakie warunki i jaka potęga. Tylko trzecie i czwarte pokolenie, ale tych, co nienawidzą. A tysięczne pokolenie tych, którzy mnie miłują. I będę im błogosławił. I tego Bóg się trzyma. A co my mamy w tej chwili? Jesteśmy zobowiązani przestrzegać nie tylko prawa Bożego, ale także prawa państwowego. Czym jest prawo państwowe, czym jest konstytucja? No jest jakimś tam odbiciem praw Bożych. Ale prawa Boże generalnie to się zmieściły na dwóch tablicach, po obu stronach oczywiście, ale na dwóch tablicach. Ktoś, kto studiuje prawo, no to wie, ile tych tomiszczów tam jest. I cały czas coś nowego, i coś nowego, i coś nowego. I próba załagodzenia. I w sumie wykorzystując prawo ludzkie, które powstało, aby udoskonalić prawo Boże, no bo przecież co to tam, no cztery strony w sumie, no co to jest tego prawa, nie? I żeby udoskonalić to prawo, to słuchajcie, porobili tyle zależności, tyle różnych rzeczy, tyle zawiłości, że w tej chwili ktoś, kto ma fundusze, potrafi się wybronić z każdego zarzutu. Wykorzystując to, co ma do dyspozycji, czyli prawo ludzkie.
Słuchajcie, naszło mnie też coś takiego, jak przygotowywałem się do tego głoszenia. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek. Czasami, nie wiem, czy sobie przypominacie, był taki jeden król z takim trudnym imieniem, który postawił posąg na pustyni i kazał się mu kłaniać. Nie wiem, ktoś, kto tam od czasu do czasu czyta Biblię, to powinien to wiedzieć, kto to był, także ja nie będę tu podpowiadał, ale słuchajcie, a jak w tym momencie odnosicie się do czegoś takiego, że chociażby taki symbol chrześcijaństwa, który stoi na rozdrożu dróg z kapliczką, czyli jest krzyż, symbol Chrystusa, a zaraz pod nim kapliczka dla Matki Boskiej i pod tym kupa kwiatów. I jak ja czasami jadę z Żarek, to tam jest takie właśnie miejsce, gdzie nie wiem, w jakimś tam letnim okresie siedzi z 10 czy 12 kobiet starszych wiekiem i tam składają i nie wiem, co robią. Modlą się, gadają czy obmawiają. Nie mam pojęcia, nigdy się do nich nie zbliżyłem, jakoś mnie to nie interesuje. Ale siedzą tam. Siedzą tam. Pomniki stawiane ludziom, a później idą i składają im hołd. Część ludzi może nawet o tym nie wie, ale to tak fajnie. Gościu się czymś tam wyróżnił spośród tłumu, więc walnijmy mu pomnik. A może nie był tak do końca dobry, ale miał za to władzę. To walnijmy mu pomnik. Nie? Później przychodzi zmiana władzy, te pomniki są opalane, są ustawione następne. Ulice są tam nazywane jakoś, nie? Takie różne ludzkie sprawy przecież, nie? I odmienianie po prostu tego, co jest ważne. Słuchajcie, w Psalmie 73, w wersetach 10 do 19, czytamy coś takiego. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jakożby mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Ileż goryczy. Ci bezbożni mają lepiej. Czy warto iść za Bogiem, jak bezbożni mają lepiej? Ale czytamy dalej. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to byłbym zdradził ród Twoich dzieci. Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało. Dopóki nie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie. Strącasz ich w zagładę. Jakże nagle niszczeją. Znikają, giną z przerażenia. Słuchajcie, bezbożni przeważnie zajmują się tym, co jest tu i teraz. Być może mają jakąś taką wizję czegoś, co będzie w przyszłości, jakaś reinkarnacja, jakieś... rany, ile tam było tych dziewic? Nie pamiętam. No w każdym razie kupa ich. Trochę mniej niż tych żon salomonowych, ale była ich kupa. I słuchajcie, nagle w momencie śmierci okazuje się, że być może mają wizję inną, że cały czas błądzili i zgodnie ze słowami Salomona wszystko jest marnością. I nagle ogarnia ich przerażenie.
I tak jak tu jest opisane, stoją na śliskim gruncie i nic nie jest w stanie ich utrzymać. Nic. Bo wszystko zaprzepaścili. Bo poszli tym, co jest cielesne, co jest tu i teraz. I to było dla nich ważniejsze niż miłość, którą Bóg oferował. W Izajaszu Bóg jest rozgoryczony. Pierwszy rozdział i wersety 12 po 14. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej. Kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań, nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały mi się ciężarem, zmęczyłem się nosząc je. Litera. Litera bez uczucia. Czasami są takie zachowania, które jako żywo przypominają mi taką anegdotkę odnośnie wygranej w Totolotka, kiedy to gościu się modlił o to, aby wygrać tego miliona w Totolotka, ale mówi później tak: Panie Boże, ale jeżeli uważasz, że powinienem wygrać tego Totolotka, ten milion w Totolotka, to ja ci obiecuję, że 500 tysięcy tylko zachowam sobie, a 500 tysięcy dam tobie na jakieś tam dobre datki. A jeżeli mi nie wierzysz, to weź sobie od razu te 500 tysięcy, ale mi pozwól wygrać tylko te 500. Jak często ludzie tak postępują, że próbują przekupić Boga? Czym? Bóg stworzył wszystko, może stworzyć o wiele więcej, ale wszystko do Niego należy. To Bóg daje życie. Pokażcie mi człowieka, który zaznał przyjemności i nie ceni życia. Pokażcie mi w ogóle człowieka, który nie ceni życia, oczywiście, jeżeli nie jest doprowadzony do kresu i nie widząc Boga, nie widzi szansy na dalsze życie. Słuchajcie, do pewnego momentu było tak, że Bóg kierował Izraelem. Bóg kierował Izraelem. Ale to, co mówiłem wcześniej odnośnie nie tylko mówienia, ale także pokazywania, to też zaważyło na narodzie izraelskim. W 1 Samuela, w rozdziale 8 i wersety 3 po 7 mamy to żądanie króla przez naród izraelski. Ale dlaczego? Lecz jego synowie nie chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawą. Zebrali się tedy wszyscy starsi izraelscy, przyszli do Samuela do Ramy i rzekli do niego: oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili: daj nam króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana, a Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Jeżeli wykonujemy coś dobrego dla kogoś i nie patrzymy na koszty, bo czynimy to z miłości,
Czynimy to ze szczerego serca, z dobroci serca. I ten ktoś z jakiegoś tam błahego powodu odwraca się od nas, co w nas rośnie. Bardzo często nienawiść. Czasami nawet obrzydzenie, czasami nawet odwracamy się od takiej osoby i nie chcemy mieć więcej z nią do czynienia. Ale Bóg miłuje nas miłością, która nie jest dla nas do pojęcia. Nie da się tego ogarnąć, nie da się tego przyrównać. Niech robią tak, jak chcą. Nie tobą wzgardzili, ale mną. Pozwól im na to. Zobaczą, co uczynili. Czy zobaczyli? No zobaczyli. Czy coś ich to nauczyło? Nie wszystkich. Nie wszystkich. Króla, tak jak u innych ludów jest. No innym ludom się powodzi, a nam nie, bo pewnie króla nie mamy. Bóg jest daleko, nikt go nie widział. Jak tu w tym momencie tym rządom się poddawać? Ale słuchajcie, walka cały czas trwa. Musicie być tego świadomi. Przeczytam wam fragment, który dobrze znacie. I z Biblii Warszawskiej przeczytam tak, jak powinien brzmieć, a później przeczytam go tak, jak Zenek mówił, z przecinkami, machlojka, nie? I zobaczymy, co wyjdzie. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 3 i werset 6. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania, dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Jeszcze raz wam przeczytam. I że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Czyli tak jak ci królowie tam gdzieś daleko, nie? Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Oczywiście było to na już po tym przemówieniu czy nakierowaniu przez węża, przez szatana, ta cała sytuacja. I teraz tak, wychodzi na to, że no dobra, no, będziecie jak Bóg, wszystko ładnie, pięknie, to, tamto. Dobra, drzewo ma owoce dobre, ale słuchajcie, wiecie co? Ja przestawiłem przecinki i wyszło mi, że w podtekście szatana był zarzut do Ewy, który powiem bardzo obcesowo, jesteś głupia. Jesteś głupia. I powiem wam, co mnie do tego doprowadziło. Słuchajcie, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania, dla zdobycia mądrości zerwała z niego owoc i jadła. I tutaj przestawiłem przecinki, że ten owoc był godny pożądania dla zdobycia mądrości. Tak była pierwsza wersja. A druga wersja jest, że te owoce były godne pożądania, ale ona dla zdobycia mądrości zerwała z niego owoc
kochała Adama, bo dała mu też, żeby on też był mądry. Słuchajcie, szatan jest naprawdę przebiegły, bardzo przebiegły. Jeżeli nie będziemy mieli oparcia w Słowie Bożym, mamy marne szanse, żeby wygrać. Kiedyś zastanawiałem się nad podobnymi słowami. Czy szatan skłamał? On jest królem kłamstwa, ale to kłamstwo jest subtelne. Możemy nie wyczuć. Szatan przecież powiedział, na pewno nie zginiecie. Czy on kłamał? Słuchajcie, myśląc tak jak szatan, to na pewno to nie jest takie pewne, bo przecież Bóg niektórych może przywrócić do życia wiecznego. Tak? Więc w tym kontekście szatan nie skłamał. Ale on jest mistrzem. I na to trzeba uważać. Słuchajcie, Bóg dał nadzieję i dał i wykonał ją. Dał nadzieję odkupienia i odkupił. Odkupił wszystkich. Niektórzy tego nie widzą, niektórzy o tym nie wiedzą, a inni nie chcą tego przyjąć. Ich serca nie są szczere. A tylko szczere serce podoba się Bogu. Czy ludzie, którzy żyli przed Chrystusem, wiedzieli o tym wszystkim? Otwórzcie sobie Przypowieści, 30 rozdział i wersety 1 po 6. Słowa Agura, syna Jake z Massy. Mąż ten mówi, mozoliłem się nad sprawą Bożą, mozoliłem się nad sprawą Bożą i uległem. Zaiste jestem najgłupszy z ludzi i nie mam ludzkiego rozumu. Nie uczyłem się mądrości, nie mam wiedzy o Najświętszym. Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię? Jakie jest imię jego syna? Czy wiesz? Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Słuchajcie, mamy Słowo Boże, które jest nam pochodnią, światłem, jakkolwiek by to nazwać, ale powinno nas prowadzić. Ale nie możemy brać i przystępować do niego bez modlitwy, bo stworzymy sobie książeczkę fantastyczną naukową. Bardzo mnie, zaskoczyło, nie znajduję, wstrząsnęło, może to jest odpowiednie słowo, coś takiego jak usłyszałem, że ktoś potrafił studiować Księgę Daniela, która nie jest przecież najdłuższą księgą, i studiował ją 40 lat. Pomyślałem, rany. Nawet nie będę mówił, ile jestem adwentystą, kiedy zacząłem poznawać w ogóle Biblię. 40 lat jedną księgę? Niesamowite. Ale słuchajcie, wierzę, że Duch Boży był z nim. I tak jak tutaj, mamy dostęp do pewnych tłumaczeń. Przestawienie przecinków zmienia sens albo otwiera nowe poznanie. Coś niesamowitego.
Jeżeli idzie to we właściwym kierunku, co możemy sprawdzić gdzieś dalej i co nie będzie zaburzało nam obrazu Boga i tego, co On chce nam pokazać, a chce, abyśmy Go poznali, to idziemy we właściwym kierunku. Bierzcie pod uwagę, że tych tłumaczeń jest ileś setek. Prawo ludzkie, nie wiem czy wiecie, ale też niedawno o tym usłyszałem, nakazuje, że nie można przetłumaczyć z języka na przykład nie wiem, niemieckiego na angielski słowo w słowo. Musi być coś zmienione, bo inaczej jest to plagiat i nie będzie dopuszczone do druku. Wiedzieliście o tym? Może nie wszyscy. Dlatego słuchajcie, dobrze jest mieć kilka przekładów i sobie porównywać. I przede wszystkim modlić się do Ducha Świętego o zrozumienie. I przede wszystkim modlić się szczerze. Bo jeżeli ta modlitwa będzie tylko po to, abyście zachowali literę i abyście mogli się pochwalić przed kimś, że wiecie więcej niż on, no dajcie sobie spokój. A po co studiujemy Biblię? Po co studiujemy Biblię? Myślę, że studiujemy po to, aby poznać Boga i aby móc Go ukazać innym. Bo to jest Ewangelia. Pochylcie się w domu nad tym i przemyślcie sprawę jeszcze raz. Ja dziękuję za wysłuchanie. Amen.